Bądźmy szczerzy, tutaj jest przepięknie. Dziś zabieramy Was do odległych miejsc położonych wśród pól i lasów, by odwiedzić Pana Józefa. Pan Józef jest doświadczonym pszczelarzem. Choć z wykształcenia jest nauczycielem, to swoją pasiekę prowadzi już od 40 lat. Zainteresowaliśmy? Bardzo dobrze. Zostańcie z nami do końca, a zobaczycie, jak wygląda praca przy pszczołach i co oznacza prowadzić zdrową i naturalną pasiekę. Witam w pasiece u Stacha. To pasieka, którą założył Pana ojciec, prawda? Tak, tak zgadza się. Pasieka została założona w 2005 roku przez moich rodziców, Stanisława i Danutę Bogusławskich. W tej chwili ja prowadzę pasiekę z mamą Danutą, żoną Eweliną i córką Sarą. Czyli rodzinnie. Rodzinnie. Słyszałem, że jest ładnie, ale to musi Pan pokazać. Zapraszam. I to udowodnić. W tym miejscu tak, znajduje się 60 rodzin pszczelich. Pracownia. Gospodarujemy na ulach wielkopolskich, które tutaj widać. W większości są to ule drewniane, tak jak tutaj. To rozległy teren? Tu są nie tylko ule, prawda? Tak, działka jest o powierzchni 3 hektarów. Przy pasiece znajdują się 2 stawy. Dużo świerków. Pasieka znajduje się w modrzewiach, także pszczoły mają gdzie pracować. Józef Kołaczek, osoba, która o pszczelarstwie wie wszystko, prawie wszystko? Raczej wie. Wszystko to chyba nie ma takiej osoby, która by wszystko mogła wiedzieć o pszczołach. A dziś jak ta Pana pasieka wygląda? Pasieka jest raczej wędrowna, bo tak musimy, żebyśmy brali miód, pszczołami trzeba jeździć za kwiatem. Ilość uli w pasiece powinna być ograniczona, nieduża. Jeżeli jest duża, to jest mała wydajność. Jak jest mała wydajność, to się nie opłaci pracować. A czego oczekują Pana klienci? O co dopytują? Co jest dla nich ważne? No, każdy pyta i jeżeli pyta, to ja się denerwuję. Czyli miód jest... Dobry miód ma Pan. No bo jeżeli mówię... To powiedzieć i mało, i dużo, czy miód jest dobry? Nie, no nie mogę mówić. Jeżeli ktoś ma do mnie zaufanie i ja tylko biorę ze swojej pasieki, to... Będzie miód na pewno odpowiedni. Mówi się o tym, czy pszczoły, pobierając nektar, pobierają ten nektar zanieczyszczony. Czy one są w stanie pobierać zanieczyszczony nektar, czy to nie jest? My wstawiamy pasieki w lasach. To nam nie grozi. Ja na przykład mam wszystko w lasach, wszędzie w lasach. Jeżeli chodzi o zatrucia, tu muszę powiedzieć, że pszczoły nie przynoszą zatruć, bo wchodząc do ula, pszczoła pada. Strażniczki nie wpuszczą ją z nektarem złym. Podobno są ludzie, którzy kombinują. Ale właśnie. Są, no to tak jak są złodzieje samochodów, tak samo są mi tu złodzieje miodu. Wszystko robią, żeby go sprzedać. Jest to towar chodliwy, bo nie ma. Bo jeżeli jest napis na słoiku, to właścicielu tego słoika, to można dochodzić roszczeń. A jeżeli się bierze tylko słoik czysty, z miodem rzekomo, no nie da, każdy się wyprze. Samochód, jeżeli kupujemy, kupujemy odpowiedniej marki. I każdy kupuje to, co widzi. To znaczy, kupuje się niemiecki samochód, japoński. Dlatego dla mnie miód powinien być podpisywany, z którego kraju chodzi. I klient wybierze ten miód, który kupi. Na przykład Ukraina podpisuje swoje miody. Ukraina i inni. Polacy podpisują swoje miody. Miodów chińskich Pan nie spotka z podpisem. Pisze się spoza Unii. I w tym wszystko barachło jest tam wepchnięte. Czyli na przykład miód ukraiński od miodu chińskiego należy oddzielić kompletnie. Należy oddzielić zresztą. Jest to miód, który jest w tej samej strefie, co my. Na Ukrainie mamy duże plantacje.
a więc należy sądzić, że jest to miód właściwy. Tym bardziej sprowadzany do Polski, jeżeli firmy podpisują Ukrainy, to muszą mieć miód sprawdzony, no bo się boją. I na zakończenie, jeżeli ktoś dziś po obejrzeniu pana chciałby zostać pszczelarzem, to co ma zrobić, jeżeli ta pasja nagle odkrył sobie tę pasję? Bardzo mile widzimy tych pasjonatów. Pierwsze, musi wziąć, pouczyć się z książki i są teraz specjalne szkoły, są kursy, musi uczestniczyć w tych kursach. I tu, co teraz powiem, bo niektórzy mówią, że w internecie można się nauczyć na tych forach internetu. Proszę Państwa, tam zabierają głos ludzie młodzi, którzy mają rok, dwa, trzy lata. I komentarzy nie widać od ludzi doświadczonych. Dlatego mówię, korzystać z doświadczeń ludzi starszych, tylko nie na zasadzie takich, że ja poszedłem do takiego pszczelarza starszego i mówię mu, co on źle robi. Trzeba słuchać ludzi. Słuchając, człowiek się wzbogaca. Nieważne, czy kupujemy miód w małej czy w dużej pasiece, sprawdzajmy, czy ma nadany specjalny numer weterynaryjny. Pytajmy również o to, czy miód, który kupujemy, jest przebadany. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat pszczół i miodu, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę do góry. Tymczasem do zobaczenia!